O co nam tutaj głównie chodzi? Dlaczego my zwróciliśmy uwagę na tą tarczę? Ponieważ całość tego rysunku jest, znaczy z tej w ogóle płaskorzeźby, jest zrobiona w kształcie po prostu właśnie tego naszego Henryka VI, tak jak on wyglądał, i szczególnie bierze pod uwagę tutaj ta tarcza. Dlaczego ona nas interesuje? Otóż mamy tutaj elementy wykonane z bazaltu, z tego co widać. I ten bazalt został tak wyrzeźbiony, gdzie ten orzeł został, moim zdaniem, nałożona tutaj specjalna jakaś farba, i to stosunkowo niedawno, i odpowiednio została przypicowana, żeby wyglądała na starcie. I ta farba właśnie, ona już tutaj, jeżeli to ma powiedzmy te 800 lat, no to ona tutaj nawet bardzo dobrze wygląda, ale to raczej wygląda na taki specjalny plastik naciągnięty na to i później po prostu przestarzony poprzez odpowiednie przycieranie. Przynajmniej tak to wygląda. Oczywiście to są tak zwane były zabiegi konserwatorskie, bo ktoś tutaj do tej płaskorzeźby tutaj elementy kolorystyczne dorzucił, a więc namalował oczy, usta zostały też zrobione na czerwono, a więc tutaj takie elementy kolorystyczne zostały wprowadzone do całkowicie jakby jednokolorowego, brązowego elementu tej płaskorzeźby. Także tutaj na co wskazuje? To wszystko na to wskazuje, że zostało to stosunkowo niedawno, w latach 90. zrobiony orzeł, który normalnie był brązowy, no zrobiono z niego czarny. A więc czerni zawsze przedstawiała nam jakby władze niemieckie tych terenów. A więc tutaj jest taki element legalizacyjny właśnie tych terenów, że te tereny słowiańskie, które się ciągnęły od Renu, zostały jakby tutaj wrzucone, że to jest niby, jak to się nazywa, Heimat. Tak? Heimat. No, czyli to jest jakby tutaj, że to jednak oni, ci Piastowie, to jednak byli może Niemcy. No, przynajmniej tak to się sugeruje tutaj ludziom, że oni mieli właśnie czarnego orła. Tak samo jak orły, czy tam wrony hitlerowskie też były czarne. A więc tutaj jest właśnie taka ukryta symbolika. To tyle. A więc po prostu widzimy, że to jest jakby element dla powtórki legalizacyjny tych ziem. Tak, przypomnę, że jesteśmy na tropie, jak to się stało. Dociekamy, że w 1990 roku zamieniono orła, herb powiatu Wrocław, na właśnie czarnego orła, który jeszcze przedtem nie był czarny. Rozumiem. Czyli nie był wcześniej czarny, nie, a zrobiono czarny. Do 1990 był, od 1948 był dwukolorowy. Jaki? Biały i czarny z drugiej strony. Aha, biały i czarny, natomiast tutaj jest jeden czarny. I teraz skąd to widać, że ktoś tutaj koloryzował to? To widać po łapach tego orła. One są już innego, one już są brązowe, bazaltu. Po łapach widać i po dziobie. Dziobu nikt tutaj nie malował i łap też nikt nie malował. Mało tego, a tutaj wyszlifowano ten element łączący oba skrzydła. A więc widzimy, że no taki tutaj element no, legalizacyjny. Tak, widać. Ta historia ma, proszę Państwa, bardzo poważne znaczenie. Herb dla powiatu to nie jest byle co. I pobiera się ten kolor orła, że czarny, właśnie z tej tarczy tutaj, przy której jesteśmy. Tak się w każdym razie sugeruje. A przypominam, za Pawłem o historii bardzo dużo filmów zrobił Paweł Szydłowski na YouTubie. W ogóle polecam jego filmy o lechitach i o historyczne.
On dokładnie podawał datę, w którym roku i który papież rozdzielił orły. Polakom dał białego orła, czy białe orły, a Niemcom czarne orły. Więc to ma tutaj niebanalne znaczenie. Jakiego koloru jest piastowski orzeł?